Cryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj mam specjalnego gościa, którego chciałem Wam przedstawić, jeżeli jeszcze go nie znacie. Jest ze mną Piotr Michalak, który prowadzi wiele Witajcie. działalności, jest przedsiębiorcą, prowadzi Akademię Biznesu. Instytut jest współwłaścicielem w Instytucie Kryptografii. Także na pewno go znacie z kanału Instytut Kryptografii. I dzisiaj chciałem z nim porozmawiać na. Temat problemu, który jest moim zdaniem niedostrzegany, i chciałem poznać Piotra zdanie na ten temat. Może pierwsze pytanie, zacznę może nie od pytania, tylko często mam tak, że nie znajduję odpowiedzi na moje pytanie zadane w Google. Chciałem zapytać, czy ty widzisz problem z wyszukiwaniem informacji w internecie? Każdy wie, że internet to kopalnia wiedzy, ale czy można tam znaleźć odpowiedzi na wszystko? Chciałem poznać właśnie Twoje zdanie na ten temat. My się obaj zajmujemy researchami kryptowalut, między innymi i wiemy, jak dużo czasu to zajmuje. Nasi widzowie również to wiedzą dzisiejsi, bo zamiast czasami samemu przeczytać white paper danego projektu, wolą zdać się na Twoją opinię, opinię fila albo moją z mojego szkolenia. Nie? I Widzimy, że no samo przeczytanie whitepapera nie wystarcza też oczywiście, żeby ocenić projekt. Potrzebujemy zasięgnąć opinii innych i robimy to w dziesiątkach różnych kanałów komunikacji. O ile jeszcze taki research fundamentalny kryptowaluty pal 6 to można zrobić, tak przekopując się przez tony informacji w internecie. O tyle większym problemem jest, jak chcemy uzyskać poradę dotyczącą swojej sytuacji indywidualnej, albo jak chcemy dowiedzieć się, jak ludzie na przykład oceniają projekt, albo w ogóle jakąś sytuację w danym momencie, albo jak chcemy zasięgnąć jakiegoś insider's knowledge, sprawdzić, czy ktoś wie coś więcej, coś, co nie jest publikowane, coś, co jest bardziej dogłębne. Tak? I wtedy szukamy po swoich kontaktach. Takie informacje przechodzą interpersonalnie pomiędzy zaufanymi osobami, albo przyjaciółmi, albo w jakiejś mikrospołeczności. Nie? I bardzo dużo jest wiedzy właśnie w internecie, w, szczególnie w Google, której nie da się w Google znaleźć. Nie? I to jest problem, który tutaj staramy się zaadresować w tej chwili w Instytucie Kryptografii, tworząc nowe narzędzie, nowy portal i także tokenizując go, także to będzie też projekt inwestycyjny, gdzie mamy nadzieję wykreować wiele miliardów dolarów wartości naszych inwestorów w szczególności tych z naszej społeczności właśnie, bo private sale będzie skierowany w zasadzie wyłącznie dla osób, które już są w Instytucie Kryptografii. No ale tak czy owak mamy na względzie wszystkich inwestorów i poprzez tokeny, poprzez spalanie, poprzez zapewnienie wewnętrznego popytu na te tokeny chcemy zapewnić po prostu wykrowanie wielomiliardowej wartości dla inwestorów. I chcemy zaadresować ten fundamentalny problem, który w tej chwili właśnie jest. Problem związany z Google i w ogóle z internetem, że to nie my w tej chwili w internecie w chaosie informacyjnym. I tak jak kiedyś internet miał zapewnić dostęp do informacji, czyli w jakiś sposób porządek tak? miał zapewnić dostęp i uporządkować tę wiedzę i w ogóle komputery pomagały początkowo porządkować, segregować, katalogować, o tyle w tej chwili poprzez łatwość, z jaką to się wszystko działo, z jaką i rozwijał się internet, z jaką publikuje się rzeczy w internecie, każdy dzisiaj może napisać cokolwiek, każdy może stworzyć stronę, każdy może komentować, pisać artykuły, to oraz fakt, że dotychczasowe narzędzia nie były przystosowane do katalogowania tak dużej ilości informacji, to wszystko doprowadziło do potężnego chaosu informacyjnego. No dobrze, fajne przedstawienie naszego projektu. Ale wiesz co tak się zastanawiam, czy to tylko w dziedzinie inwestowania występuje ten problem, czy widzisz też inne sektory, czy tylko jeżeli chodzi o inwestowanie, o kryptowaluty. No oczywiście w wszystkich dziedzinach naszego życia to występuje. Moją taką drugą ulubioną poza inwestowaniem dziedziną jest zdrowie, nie? bo dzisiaj każdy kwestionuje swojego lekarza, każdy jest ekspertem od medycyny, prawie każdy, wiesz, zna się na dietach, na suplementach. No i to właśnie taki, takie pozory dużej wiedzy medycznej zwykłym ludziom nie będącym lekarzami zapewnił ogromny dostęp do wiedzy w internecie, do informacji w internecie. Więc wystarczy przeczytać kilka artykułów, jest tego mnóstwo i już człowiekowi wydaje się, że, że wie wszystko. No ale okej, okay, to jeszcze pal 6, tak? To jest jedna kwestia, że, że mierzymy się z tym błędem poznawczym, że no, mamy jakąś wycinkową wiedzę i wydaje nam się, że, że wiemy bardzo dużo, tak? Znacie może tę krzywą, że jak ktoś nic nie wie, to wydaje mu się, że pozjadał wszystkie rozumy. Potem im więcej wie, tym wydaje mu się, że wie tak naprawdę mniej. Wiem, że nic nie wiem. Nie? Tak ja mam dzisiaj z biznesem po 15 latach nauczania przedsiębiorców, jak robić biznes. Ja dzisiaj wiem, że nic nie wiem i zdaje się mocno na innych. No ale to są pewne etapy rozwoju też w życiu eksperta. A inną kwestią jest, jest to, że no, jeżeli chodzi o zdrowie, mamy dzisiaj bardzo dużo nieuleczalnych chorób czy chorób autoimmunologicznych, prawie każdy jest na coś chory. Wszyscy mierzymy się z jakimiś wadami też swojego ciała i staramy się znaleźć na to rozwiązanie. I tradycyjna medycyna nas zawodzi aktualnie, nie daje nam rozwiązań. I może wcześniej 20 lat temu byśmy to akceptowali, a dzisiaj właśnie stwierdzamy, o jest tak duży dostęp do wiedzy, na pewno znajdę jakieś rozwiązanie, o którym nikt nie pomyślał. To z jednej strony jest fajne, a z drugiej strony nie zawsze internet daje nam to rozwiązanie bo no, na przykład na, na daną chorobę dowiadujemy się, że albo możesz nie jeść glutenu, albo nie jeść cukru, albo nie jeść pomidorów, a może jeść wszystko, ale jeszcze stosować jakieś suplementy i na pewno wyzdrowiejesz i każdy mówi ci, że na pewno wyzdrowiejesz, jak nie będziesz jadł pomidorów i brał jego suplementy. A prawda jest taka, że chcemy dokopać się do źródłowych na przykład przyczyn chorób, nie? Więc temat jest na potężną tutaj dyskusję. Ogółem podsumowując, tematyka zdrowia to jest myślę taka druga, którą będziemy penetrować tym projektem. A jaka będzie następna, zobaczymy. Tak? Czy to będzie jakaś przedsiębiorczość, zarabianie, czyli znowu tematy okołofinansowe, czy to już będą tematy relacyjne. Bardzo dużo w internecie ludzie dyskutują też na tematy właśnie związane z małżeństwem, wychowaniem dzieci, czyli relacje szeroko rozumiane. No i myślę, że tak naprawdę społeczność nam pokaże, w jakim kierunku to ma jeszcze ewoluować. Widzimy, że no największe dzisiejsze portale, Wikipedia czy Google, są ogólnotematyczne. Google nie zawęża się do wyszukiwania wiedzy tylko na temat inwestycji. Tak samo Wikipedia jest o wszystkim. Um, ale z drugiej strony widzimy, że na przykład Facebook rozwinął się zaczynając wąsko, tak, od uczniów Harvarda, potem przenosząc się na kolejne uczelnie. I my też nie chcemy zacząć odbycia wszystkim dla wszystkich, tak jak robi to wiele projektów kryptowalutowych szczególnie właśnie w dziedzinie social media i przez to im nie wychodzi moim zdaniem, bo nie działa to, nie jest to wtedy jakby godna zainteresowania oferta, że powstał o kolejny Facebook, tylko że jest zdecentralizowany. No i co z tego? Ale moich znajomych tam nie ma. A w momencie, kiedy mówimy, my tworzymy portal, który pomaga inwestować, stricte na razie, tak, to jednak jest to rozwiązanie jakiegoś też konkretnego problemu dla użytkowników. Mhm, rozumiem. Wiesz, co utknęło mi w głowie, utknęła mi w głowie ta Twoja wypowiedź na temat tej krzywej, że jeżeli wiesz mało, to wydaje ci się, że pozjadajesz wszystkie rozumy, a jeżeli stajesz się ekspertem w jakiejś dziedzinie, to twierdzisz, że nic nie wiesz i czujesz tę potrzebę edukacji, dalszego odrążenia tematów. Ciekawi mnie, skąd to się wzięło? Czy to jest wynikiem tego, że na większe problemy nie znajdowałeś rozwiązania w internecie, czy nie, 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 nie potrafiłeś znaleźć odpowiedzi na pytania, które już jakby na zaawansowanym etapie sobie zadawałeś? Ja mam bardzo fajny case, który opowiadam właśnie za każdym razem, bo mamy, mamy w rodzinie właśnie autoimmunologiczną chorobę, to jest reumatoidalne zapalenie stawów. Oczywiście jak to powiem, to już pewnie niektórym osobom zapala się lampka pod tytułem nie jest glutenu, to na pewno wyzdrowiejesz albo coś w tym stylu. A właśnie no, my próbowaliśmy, że tak powiem w cudzysłowie, wszystkiego i, i nic nie działało i ja w końcu stwierdziłem, nie no, moja żona sobie nie daje z tym rady, to ja w końcu wezmę sprawę w swoje ręce. Ja mam mało czasu na to, bo prowadzę firmę. I też staram się spędzać czas z dziećmi właśnie z żoną, więc ja, ja o 20 nie siedzę przed komputerem zazwyczaj, ale stwierdziłem, dobra, przysiądę. No i zacząłem szukać, nie? I wyszło na to, że no właśnie w Google wpisujesz tę chorobę, to wyskakują ci artykuły, które mówią z grubsza to samo, to w końcu wpisujesz na przykład źródła przyczyna tej choroby, po angielsku również, wyskakują znowu artykuły, które mówią to samo. Okazuje się, że jest coś takiego jak zawód. SEO copywritera to jest copywriter, który ma za zadanie napisać na zamówienie artykuł, on często nie jest lekarzem, czy jakimś tak medykiem, ale po prostu weźmie, zbierze informacje z internetu, napisze Ci artykuł o chorobie, no bo masz portal na przykład medyczny i chcesz, żeby on się wysoko pozycjonował w wynikach, więc zatrudniasz takich SEO copywriterów, no oni są tańsi niż lekarze, no i będą przepisywali, wiesz, informacje z Wikipedii, swoimi słowami, czy z innych jeszcze stron i generalnie masz, wiesz, setki stron, z których wszystkie mówią to samo, że źródłowa przyczyna jest nieznana, ple, 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 i leczy się to metotreksatem, czyli chemią, która rozwala cały organizm. Nie? I nie ma innych rozwiązań. A są inne rozwiązania i właśnie też ciekawie doświadczyłem tego efektu eksperta, że no w którymś momencie odkrywa, że jest na przykład coś takiego jak Google Scholar i inne wyszukiwarki artykułów naukowych. I dopiero w papierach naukowych można dojść do źródłowych przyczyn przykładowo tej choroby. Ja w ten sposób wtórnie odkryłem, jaki jest mechanizm, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o wewnętrzną strukturę komórki czy w ogóle stawów i dlaczego ta choroba powstaje. I wtórnie odkryłem, że aha, to można zadziałać na te czynniki, które tam powstają bezpośrednio i to robią takie i takie leki, które mają mniejsze nieraz efekty uboczne niż ten metotreksat, i proszę Państwa, w ten sposób wtórnie odkryłem, że jest coś takiego jak leki biologiczne. Przynajmniej o tyle byłem mocny, że odkryłem, że są różne i niekoniecznie takie, jakie e, jakiś tam lekarz nas straszył, że są i straszył nas jednym lekiem, który ma potężne objawy uboczne, a są inne, które nie mają. Jest ich całkiem dużo. E, natomiast to i tak była właśnie głupota, bo ja myślałem, że odkryłem Amerykę w tym momencie, jak dokopałem się do tego i zrozumiałem, jak to działa. A wyszło na to, że potem odkryliśmy lekarza, który powiedział mi, nie, 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 to w ogóle nie o to chodzi. Źródłowa przyczyna leży jeszcze głębiej, bo co powoduje, że ta komórka głupieje w ten sposób? Otóż to powodują, no i tutaj jest, może nie będę przytaczał, nie chcę się gdzieś pomylić, jeżeli chodzi o tę jego teorię. Gość przez wiele lat leczył w różnych szpitalach, również całą Anglię zjechał, żeby dowiedzieć się, jak to działa. I teraz znajdź mi drugiego takiego też lekarza w innych dziedzinach, który byłby na tyle wnikliwy, żeby, żeby wiesz, szukać źródłowej przyczyny choroby, a nie iść utartym szlakiem, utartym torem, który jest bezpieczny. Nie? Coś, co robił wszyscy, bo teraz taka jest medycyna, że, że po prostu lekarze stosują się do procedur, żeby nie można im było nic zarzucić. Więc fajnie, że w ogóle jest taki człowiek. No i yy, on ponownie zabił mi ćwieka i pokazał mi, jak mało wiem de facto, nie? że w sumie to nic się nie dowiedziałem nowego. <noise> Także yy, skutek był taki, że tutaj nauczyłem się pokory, ale to też yy, dało mi do myślenia w kontekście, że nie ma takiego miejsca też w internecie dzisiaj, gdzie opłacałoby się takiemu lekarzowi pisać, publikować. On sam stworzył sobie miejsce, założył swojego bloga, ale umówmy się, nikt nie trafi na jego bloga, tak? bo jak tworzysz stronę w internecie, to musisz być ekspertem od marketingu internetowego, żeby ją wypromować. Na no 55-letni lekarz nie jest takim ekspertem, więc on tam sobie publikuje, ale i tak nikt nic o tym nie wie, nie? I to dotyka wielu ekspertów, że bardzo często, wiesz, masz, masz taki konflikt, albo możesz być bardziej merytoryczny ale wtedy nie dbasz o ten swój wizerunek celebrycki, mniej osób ciebie śledzi, albo właśnie bardziej wiesz, dbasz o wizerunek celebrycki, dużo publikujesz, wrzucasz na Instagrama swoje zdjęcia, zdjęcia pacjentów, czy cokolwiek i jesteś bardziej popularny, bardziej robisz pod publiczkę, ale masz mniej czasu wtedy, żeby być ekspertem, żeby na przykład udzielać konsultacji w przypadku tego lekarza, żeby publikować takie bardziej wnikliwe, wartościowe materiały, czy że po prostu douczać się w swojej dziedzinie. Nie? I ja tego dotknąłem też w mojej karierze, wiesz, eksperta biznesu, że no im, bardziej, im więcej wiedziałem, tym bardziej spadała moja popularność, bo rzeczy, które mówiłem, były mniej takie, można by powiedzieć, pod publiczkę. Tak, bardziej niewygodne się robią. I, i chcemy stworzyć takie miejsce też w internecie, w którym eksperci i tutaj zaznaczam, że każdy z nas może być ekspertem w jakiejś dziedzinie, nawet w mikrodziedzinie, nawet w kwestii jednego pytania, które zostanie zadane na portalu, tak? To yy, ty możesz, wiesz, zadawać setki pytań, ale może się zdarzy takie pytanie, że w którymś momencie ty stwierdzisz, o, wiem! I choć, chociażby na pięć minut ty będziesz ekspertem, nie? Ale ogółem, wracając do tematu, chcę stworzyć takie miejsce, gdzie takiemu lekarzowi czy innemu ekspertowi będzie opłacało się zaistnieć, będzie opłacało się pomagać ludziom, niekoniecznie skupiając się znowu i dbając o to, żeby, żeby po prostu wykrować swój wielki wizerunek i żeby skupiać się teraz na marketingu internetowym, bo dzisiaj bez tego ani rusz. I dlatego wielu ekspertów po prostu nie udziela się w internecie i bardzo wiele wiedzy w internecie jeszcze nie ma. Wnioskuję z tego, że nawet ekspert potrzebuje często eksperta, ale nie o to chciałem zapytać. Wiesz co, poruszyłeś bardzo ważną kwestię, która może zaskoczyć naszych widzów, ponieważ powiedziałeś, że zaczęłeś odkrywać, penetrować ten internet w poszukiwaniu tych informacji. I to jest ciekawe, ponieważ każdy ma dostęp do internetu z naszego otoczenia każdy ma dostęp do narzędzi takich samych, takich jak Google, takich jak inne wyszukiwarki, fora internetowe, YouTube, Facebook itd. itd. Ale czy każdy potrafi z tego korzystać? Czy uważasz, że każdy jest ekspertem w wyszukiwaniu informacji? Ja mam często takie wrażenie, że ludzie teraz internet postrzegają jako taką encyklopedię, że coś, co pojawi się w Google na pierwszym, w pierwszym wersie, nie licząc oczywiście reklam, to oni już twierdzą, że tak, to jest prawda. Jeżeli coś było na Wikipedii, to tak, to jest prawda. Właśnie są moje pytanie, czy uważasz, że każdy użytkownik internetu, każdy użytkownik przeglądarki Google wyszukiwarki? Jest ekspertem w wyszukiwaniu, właśnie informacji, prawidłowych informacji? No to Twoje takie lekko tendencyjne pytanie tutaj jasno nakierowuje mnie na to, żeby może przytoczyć historię, właśnie mojego przyjaciela. Bo ja też miałem taką dyskusję. Moim przyjacielem jest Damian Redmer, może część z Was go kojarzy, autor bloga rozwojowiec.pl. Zresztą Damian wozi się z tymi samymi problemami, które przytoczyłem przed chwilą i on też w tej chwili nie prowadzi swojego bardzo popularnego też kanału na YouTube, przestał go aktualizować, a tam jest mnóstwo wartościowych filmów, go ogółem polecam, rozwojowiec na YouTube. On przestał to publikować, po, bo przestał się to opłacać, bo algorytm YouTube'a się zmienił i przestał te filmy po prostu wyrzucać odpowiednio wysoko i tak jak kiedyś miał setki tysięcy, miliony wyświetleń, tak spadło mu to arbitralnie do paru tysięcy wyświetleń. Przestało się opłacać tworzyć te filmy, musiał zmienić strategię. nie? To, to też jest taki paradoks internetu, że gość, który robi wartościowe rzeczy, no musi z tego zrezygnować niejako. Podczas gdy no, fruwające jakieś koty robiące salta się sprzedają, tak? Albo dziewczyny w kusych, spódniczkach, tam. nie mam nic w, co do rozrywki. Też oglądam teledyski na YouTubie, może nie dziewczynki, ale <głos》> też oglądam koty robiące salta. Natomiast też te wartościowe rzeczy, no, ten algorytm głupieje po prostu i nikt nie wie jak on działa. Nie? Więc tak samo dotyczy Facebooka, to samo dotyczy kuory. Wikipedia też jest upolityczniona i tam z kolei nie wiadomo, jak ci ludzie działają i co oni próbują osiągnąć nieraz, wrzucasz coś wartościowego, oni ci to kasują, bo jest to prawicowe albo lewicowe i się nie zgadza z ich poglądami albo musisz udowadniać, że nie jesteś wielbłądem, też czego dotknąłem kiedyś z Wikipedią, no ale wracając, wracając do kwestii, no właśnie rozmawiałem z Damianem, bo on kwestionował te nasze pomysły, ja z nim konsultowałem, ja to jest bardzo krytyczny umysł. On też siedzi w badaniach naukowych i ogółem w którymś momencie powiedział mu, Damian, ale ty nie bierzesz pod uwagę faktu, że ty jesteś mistrzem wyszukiwania y, informacji w internecie. Ty jesteś, wiesz, totalnym wyjadaczem. To praktycznie prawie nikt nie ma takich zdolności jak ty, bo ty siedzisz w badaniach naukowych, ty przekopujesz się przez źródłowe materiały. Ty potrafisz zadać specjalne jakieś takie zapytanie do wyszukiwarki Google z jakimiś parametrami, które zawężają ci te wyniki. Kto potrafi takie rzeczy, tak? Kto potrafi tak manipulować wynikami wyszukiwarki, odpowiednio, wiesz, zawężać, zadawać te pytania, jakby przewidując, co Google wyrzuci? On mówi, że on nie ma problemu z Googlem. No, no tak, no ale ty jesteś mega ekspertem, nie? A większość osób nie ma takich kompetencji i teraz no, internet miał zdemokratyzować dostęp do informacji i to zrobił po części, ale z drugiej strony e, z drugiej strony internet wymusza teraz na ludziach, żeby znowu stali się ekspertami od tych technologii informatycznych e, i ludzie najczęściej co to robią, no napotykają niestety na rozproszenie, czyli natrafiasz na jakąś informację, która nie jest e, jakby w, dopasowana do tego, czego ty potrzebujesz i jako, że jest napisana w clickbaitowy sposób, to klikasz w nią i tak to oglądasz. Nie? To jest na takiej zasadzie, że nieraz sam tak mam. Wchodzę na YouTube'a, bo miałem sprawdzić nie wiem, statystyki mojego filmu albo sprawdzić, czy się wrzucił, czy coś w tym stylu, sprawdzić komentarze pod moim filmem, ale wchodzę przez stronę główną i pierwsze co widzę to parę ciekawych filmów i już je sobie otwieram, nie? I wiesz, i totalnie co innego robię w tym momencie. To jest jakby na takiej zasadzie. Internet, szczególnie starsze osoby, starsze pokolenie mocno rozproszył. Zobaczymy, jak młodsze pokolenie sobie z tym poradzi. Um, ale tak czy owak, tak jak ja wcześniej mówiłem, no nie każdy wie, że jest chociażby Google Scholar, wreszcie też nie każdy potrafiłby nawet w tym Google Scholar wyszukać papiery naukowe i następnie czytać je po angielsku. I y, trudną angielszczyzną, tak, medyczną w tym przypadku. Y, I większość osób by się wyłożyła na tym etapie. No Ja sam analizowałem ten artykuł wiele godzin i robiłem mapę myśli z tego artykułu, żeby zrozumieć, co jest w nim napisane. Jest to tak trudne, tak. Więc myślę, że tutaj też jest potrzeba, żeby temu właśnie zaradzić i żeby ułatwić ludziom dostęp, jakby z powrotem schumanizować internet. Internet jest bardzo zdehumanizowany w tej chwili, czyli algorytmy przejęły władzę. I tak jak wcześniej internet to były narzędzia komunikacji interpersonalnej, po prostu ze świata tradycyjnego przeniesione do świata wirtualnego i ludzie, ludzie się tym bardzo cieszyli. Tak? Czyli wcześniej spotykałeś się znajomymi, ze znajomymi, dyskutowałeś, więc powstał czat albo powstało forum i teraz ze znajomymi spotykasz się na czacie albo na forum e, i mogą to być znajomi z całego świata, tak? I możesz z nimi dyskutować. Tak samo e, ludzie wcześniej wysyłali do siebie listy, tak teraz wszedł mail i możesz wysłać list do przyjaciela. No i niestety te narzędzia gdzieś przestały działać, bo zrobiło się tego za dużo, zrobił się za duży śmietnik. Teraz potrzebujemy kolejnej iteracji narzędzi, które odbiorą władzę z kolei algorytmom, bo w odpowiedzi na, to, na ten śmietnik powstały algorytmy. Algorytmy, które zaczęły za nas porządkować, co jest wartościowe, co niewartościowe, co jest spamem, co nie jest spamem, który mail od Twojego przyjaciela może do Ciebie dojść, który nie, jakie wyniki wyszukiwania są dla Ciebie bardziej dopasowane, jakie nie. Ale, ale to jest tylko algorytm i widzimy, że te algorytmy przestały działać. Narzekamy, że Facebook cenzuruje, że Facebook gdzieś tam też jest upolityczniony. Narzekamy, że, no nie wiem, wpisuję bitcoin w Google i wyskakuje mi połowa wyników, to są w ogóle reklamy, nie? I dopiero muszę przewinąć stronę, żeby zobaczyć wartościowe treści. To jest patologia. <grytania> I dopiero, dopiero, teraz, dopiero teraz dochodzimy do takiego momentu, że trzeba na powrót przywrócić ludziom władzę w internecie, żeby na powrót schumanizować internet i przypomnieć ludziom, że to ludzie tworzą treści dla innych ludzi w internecie, że to nie Google tworzy treści dla ciebie, to nie Google odpowiada na twoje pytania, to inni ludzie coś opublikowali i Google jedynie pomaga to znaleźć. Ale ci, ci sami ludzie dzisiaj tracą kontakt z innymi ludźmi w internecie, bo jest tego za dużo, bo jest za duży śmietnik. Ciężko wyanalizować, czego potrzebują inni ludzie i potrzebujemy dać też twórcom w końcu narzędzie, dzięki któremu będą mieli lepszy, łatwiejszy, prostszy kontakt z odbiorcami i na powrót przywrócić ten kontakt między twórcą, między ekspertem, między kimś, kto ma coś do powiedzenia, a kimś, kto czegoś potrzebuje, kto czegoś szuka. Google nie spełniło tej roli. Najwyższa pora, żeby coś z tym zrobić. Przepraszam, trochę wyprzedziłeś moje pytania w rozwinięciu twojej wypowiedzi tu właśnie nasuwa mi się myśl jeżeli mamy tylu ekspertów bo mamy dużo ekspertów dlaczego oni nie chcą publikować dlaczego ich oglądalność spada dlaczego oni nie stają się popularni to mnie zastanawia właśnie mi się wydaje że ludzie jeżeli coś wiedzą jeżeli mają dużą wiedzę na jakiś temat to lubią tą wiedzą się chwalić lubią tą wiedzą się dzielić mamy przykład na przykład fora internetowe, gdzie ludzie zadają, odpowiadają na pytania, mamy grupy facebookowe, co udowadnia, że ludzie lubią dyskutować, lubią ze sobą rozmawiać. Dobrym przykładem też jestem ja na twojej grupie, gdzie bardzo dużo pomagałem, dalej pomagam osobom, które mają jakiś problem. Tak samo na kanale Cryptomasters publikuję filmy, różne pomocowe analizy, wprowadzenie w świat kryptowalut. Ja nie widzę z tym problemu. Może jeszcze jestem za mało wykw wykwalifikowanym ekspertem, ale właśnie to mnie interesuje. Dlaczego eksperci nie, nie chcą publikować w internecie, a dlaczego chcieliby publikować na platformie, która ma właśnie powstać? Okej, okay, zacznijmy może od tego, że są jakby dwa rodzaje ekspertów. Bo oczywiście jest jakaś przestrzeń szarości pomiędzy tym, ale generalnie, jeżeli ktoś ma parcie na szkło, to mamy prawie że gwarantowane że y, y, tak psychologicznie, bardzo patrząc, psychoanalitycznie czy coś, to y, występują tam prawdopodobnie cechy narcystyczne, tak zwane. Tak? Czy jest jakiś stopień y, narcyzmu, który każe temu człowiekowi mówić sobie wewnętrznie, w dialogu wewnętrznym, że to, co ja mam do powiedzenia, jest wartościowe. Y, lubię siebie słuchać, jest to ciekawe, co mówię, przyjemnie mi się patrzy na siebie i wreszcie ja tutaj sprawię, że inni ludzie, coś się zmieni w ich życiu, ja zbawię świat w jakiś sposób, tak? I to mówię i z doświadczenia, i z obserwacji, to jest też, to jest generalnie coś, co się pojawia, że im ktoś ma większe parcie na szkło, tym generalnie te cechy w jakimś stopniu występują, bo są one potrzebne, bo normalny, taki zdrowy, zwyczajny człowiek ma tak, że raczej nie lubi się słuchać, dziwnie mu słuchać swojego głosu, brzmienia swojego głosu, Raczej wydaje mu się, ma taką pokorę, że no nie no, to co ja wiem, to chyba nie jest jakieś nadzwyczajne, no dużo osób to wie yy, i no niekoniecznie będę się wychylać, żeby się tym jakoś tam dzielić, tak? No są inni, którzy mogą to zrobić. Zwykle taki zdrowy, normalny człowiek ma te, tego typu pokorę. I też mamy właśnie w związku z tym drugi rodzaj eksperta, to jest ktoś, kto zjadł zęby na jakiejś dziedzinie i niekoniecznie... Ma właśnie kochones, żeby się tym dzielić, w związku z tym, że jest normalny, tak? I yy, przykładowo, no tutaj wiem, że, że ty umiesz i robić lutownicą, naprawiać telefony, i umiesz rower złożyć, i mieszkanie wyremontować, i w ogóle bardzo dużo rzeczy umiesz, tak? To mi, to, yy, to mi niejako imponuje w, jakby w Twojej osobie, no ale nie nagrywasz kanału YouTube o tym, jak wyremontować mieszkanie, czy jak naprawić telefon, prawda? Mógłbyś prowadzić taki kanał. Czy też właśnie wczoraj miałem wywiad z filmem koniecznym i on przytaczał przykład kolegi, który jest mistrzem piwowarstwa i film go zachęca, nagrywaj na YouTubie o tym, a ten gość, no nie chce, tak, no, no o czym ja tam będę nagrywać, tak? Przecież to oczywiste i tak dalej. Ja no, muszę jakieś tam mikrofony kupować, montować filmy, to nie moja brocha jest, nie? Więc... Mamy te dwa rodzaje ekspertów i problem jest w tym też, że po pierwsze ten, ten drugi rodzaj eksperta, ten taki pokorny, który no, być może jest nawet dużo bardziej wartościowy, on ma większy kontakt ze sobą, on ma e, jakby nieraz większą tak naprawdę wiedzę ekspercką od tego pierwszego, on mógłby dużo więcej dać ludziom, ale on nie wie, że ludzie w ogóle mają jakiś problem. I teraz jak taki normalny właśnie człowiek, który ma jednak tę wiedzę, wejdzie na portal, gdzie zobaczy, że inni zadają konkretne pytanie, nie? Typu, y, robiłem piwo i warka moja nie wyszła, a wiem, że ty też robisz piwo, tak? <laughs> Zobaczysz takie pytanie, moje piwo nie wyszło, słuchajcie, w takiej temperaturze robiłem, to robiłem, słuchajcie, co robię nie tak, to ty chociaż no, nie prowadzisz kanału o piwie, y, to naturalnie poczujesz, a ja wiem, co ty robisz nie tak, to odpowiem mu, nie? To będzie naturalny odruch. Więc my bazujemy na takiej wiedzy z psychologii społecznej i socjologii, tworząc ten projekt. I wykorzystujemy to, że ludzie w naturalny, sposób taki działa, w naturalny sposób właśnie tak działają. A z drugiej strony ci, którzy no mają większe partie na szkło, no w czym jakby ja też nie oceniam, nie osądzam, ja też to miałem, tak, też, też przeszedłem jakąś swoją drogę, to um, taka osoba też w tym portalu odnajduje audiencję swoją, też odnajduje e, miejsce, gdzie może zbudować swoją popularność i czuć się z tym dobrze, bo tutaj ten, ten swego rodzaju te cechy właśnie. Od, od, odnajdują się w tym, czy może manifestują się w tym, że człowiek chce zbudować właśnie jak największą popularność tak? i żywi się niejako tym, że mam dużo lajków, mam dużo subskrybentów. Portal też to zapewni, nie? I temu pokornemu jakby niechcący, a temu temu bardziej wsparciem jakby intencjonalnie. I w naturalny sposób po prostu wyłonią się eksperci, wyłoni się grupa osób o większej popularności i masz jeszcze kolejny mechanizm. No właśnie raz, że tworzone przez nich treści będą wyższej jakości, bo dzisiaj, jak jesteś twórcą, to najczęściej musisz albo wyanalizować jakieś frazy kluczowe, albo samemu zgadnąć, czego ludzie potrzebują, o co pytają, chyba że jesteś ekspertem, który jeszcze prowadzi jakieś konsultacje dla ludzi, typu lekarz, prawnik czy wielu innych i wtedy jakby... Te konsultacje inspirują Ciebie, żeby tworzyć treści dla publiczności. Ale de facto, no dopóki nie zbudujesz sobie tej publiczności, co wiemy, że też jest trudne i coraz trudniejsze się to robi w ostatnich latach przez te wszystkie algorytmy, to musisz niejako zgadnąć, czego ludzie potrzebują lub właśnie ekstrapolować to z konsultacji lub jakichś komentarzy w internecie, generalnie robić research potrzeb ludzi. Nie? Czyli to jest cały proces, dosyć trudny dla eksperta i dlatego wiele osób się na tym wykłada, nie chce im się tego robić. No, efekt jest właśnie taki, że raz, że odpada nam wielu ekspertów, a dwa, że tworzone są treści w internecie, które są w żaden sposób tak naprawdę niedopasowane do tego, co ludzie chcą. Jest mnóstwo treści, których nikt nigdy nie przeczyta, albo które powstały właśnie w tak zwanej próżni dla nikogo, tak? Na zasadzie, że komuś się wydawało, że warto to opisać, no ale nikt nie chce tego potem czytać czy oglądać. Lub też tworzone są w związku z tym treści rozrywkowe, bo tu masz mniej więcej jakąś przynajmniej gwarancję, że ktoś to obejrzy. A w projekcie, który tworzymy, no, masz gwarancję, tak, że to jest dopasowane do potrzeb, bo skoro ktoś o coś pyta, to znaczy, że tego potrzebuje. I ty jako ekspert naturalnie na to odpowiadasz. Więc naturalnie tworzy się raz baza wiedzy, a dwa tworzy się baza ekspertów, którzy się sami jakby wyłaniają jako te osoby najbardziej pomocne. I wreszcie e, tworzy się naturalny też mechanizm, w którym tworzy się kapitał społeczny. Kapitał społeczny polega na tym, że kiedy ja pomogę ci, Tobie 10 razy, to ty czujesz wdzięczność, tak? I ty chcesz mi jakby oddać coś. I wtedy taki ekspert, który zaistnieje w portalu, gdzie pomaga, 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 pomaga ludziom, jak tak dużo się napomaga, to będzie naturalne, że ludzie będą chcieli kupić jego produkt, zapisać się do jego grupy dawać mu nawet w formie donation, tak? Dawać mu po prostu pieniądze, żeby go sponsorować lub też wykupywać jego jakieś analizy lub płacić za jego konsultacje i to w naturalny sposób będzie stymulować sprzedaż jego produktów informacyjnych. Więc stworzymy zdrową platformę. Platformę, w której z jednej strony ekspert ma łatwy dostęp do ludzi, ma łatwy dostęp do potrzeb tych ludzi, dzięki temu wie, co dla ludzi tworzyć i w naturalny sposób odpowiadając na ich pytania to tworzy, w naturalny sposób buduje sobie popularność i taki efekt kuli śnieżnej i w naturalny sposób będą powstawały jego produkty informacyjne różnego typu i w naturalny sposób będą się one sprzedawały. Wszystko co wiemy dzisiaj o sprzedaży produktów informacyjnych, edukacyjnych zostało zawarte w tym projekcie. Moim zdaniem spuścimy, że tak powiem, bombę atomową. Żaden z, dziś, z dzisiaj istniejących portali, czy to edukacyjnych, informacyjnych, wiedzowych, nie zawiera tych wszystkich elementów, które my przewidzieliśmy i skupiamy w jednym projekcie. Mhm. Rozumiem, jak zwykle wyczerpująca odpowiedź. Ja się zastanawiam, czy wszyscy zdają sobie, <laughs> z, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wiedza kosztuje, że... Ludzie chcą kupować wiedzę. Ty jesteś idealnym przykładem, ponieważ jesteś współwłaścicielem Instytutu Kryptografii, który oferuje różnego rodzaju szkolenia, głównie jeżeli chodzi o inwestowanie, trading kryptowaluty. Czy możesz rozwinąć ten temat? Czy ludzie chcą kupować wiedzę, i czy ludzie będą chcieli tą wiedzę sprzedawać? Mhm. No więc y, właśnie ja się spotykam też z taką obiekcją, y, tak mi się wydaje, że wielu osobom coś się kojarzy na temat internetu. Niektórym się kojarzy, że w internecie to e-commerce najlepiej robić, tak? czyli towary sprzedawać i tu jest kasa. Inni myślą software as a service, jakiś tam abonament, y, no ale nie znajemy sobie sprawy też z tego, że, y, czy fin, fintech, tak, jeszcze inni pomyślą, że fintech. Nie znajemy sobie sprawy z tego, że y, jest też coś takiego jak edtech, czyli edukacyjne technologie. I w tym zakresie wyróżnia się już przynajmniej e, przepraszam. O, ustawiłem, żeby mi powiadomienia też nie przychodziły. E, w tym zakresie wyróżnia się przynajmniej e, 20 unicornów ettechowych, czyli przynajmniej 20 startupów w branży technologii edukacyjnych ma już miliardową lub wielomiliardową wycenę. I to na całym świecie są mają różne modele biznesowe. Prześledziłem tę listę. Potem yy, też można by powiedzieć, że ten nasz portal to nie, nie jest też do końca, znaczy jest i EdTech, ale też jest w branży czysto informacyjnej. Czyli możemy się porównywać na przykład do Google'a, no, który wiemy też, że jest wielomiliardową yy, spółką. Możemy się porównywać do social media, takich jak Facebook czy Quora, które też są wielomiliardowymi spółkami. Więc my gdzieś tam jesteśmy na granicy trzech różnych branż, właśnie branży blockchainowo-kryptowalutowej, branży takiej właśnie strictej informacyjnej, i social mediowej oraz branży właśnie To jest, To jest jedna kwestia. I tutaj lekko straciłem wątek. Rzuć mi proszę hasło, o co było pytanie. Czy ludzie wiedzą o tym, że Aha, sprzedawanie tak. wiedzy, że ludzie chcą kupować wiedzę i tak, sprzedawać sprzeda sprzedawanie to, wiedzy. Przepraszam. No więc tak, faktycznie jest w związku z tym taka kwestia, że wielu osobom, w szczególności w Polsce, nie, wydaje się, że no sprzedaż wiedzy gdzieś tam nie działa. A tymczasem nawet spójrzmy na Instytut Kryptografii. My już zmierzamy w stronę robienia 10 milionów przychodu rocznie. Być może w tym roku przekroczymy albo podejdziemy pod, pod tę granicę. W przyszłym roku mamy nadzieję zrobić kilkanaście milionów przychodu albo dwadzieścia kilka a tymczasem no, największe firmy również w branży produktów informacyjnych, na przykład Agora Financial, to jest firma, która robi miliardowe przychody. Nie? Więc da się wyskalować w tej branży, jak najbardziej ludzie płacą za wiedzę, za informacje, i nie cała wiedza, tak jak się w szczególności w Polsce osobom wydaje, jest dostępna w internecie za darmo. Tutaj nawet z naszego podwórka podajemy taki przykład. No, analizy Radka są publikowane przed faktem, możesz sobie je obejrzeć na Trading View i na jego YouTubie. Za darmo. Ale żeby nauczyć się systemu Radka, żeby dostać ten know-how, to już trzeba przejść szkolenie. Radek nie rozdaje tego za darmo. I bardzo wielu ekspertów no, nie rozdaje swojej wiedzy za darmo, bo to jest ich know-how. I tu dochodzimy do takiego rozróżnienia, że czym innym jest informacja, a czym innym jest wiedza. Informacja to jest jakiś suchy fakt, albo jakieś dane, które sobie wyszukałeś, aktualności, które widzisz na wp.pl, Onecie, czy CoinMarketCapie a z drugiej strony masz wiedzę, czyli wniosek jakiś wyciągnięty z ogromu nieraz informacji, który mówi ci co robić i jak działać, żeby osiągnąć jakiś rezultat, plus jeszcze masz mądrość, która mówi ci, dobra, co ja w ogóle chcę osiągnąć i po co ja to robię. I dlatego tutaj powołuje się na już takie prace naukowe, gdzie specjaliści badając nasz, nasz świat wyróżniają, że minęła już era informacji, tak, bo już Informacje zostały zdemokratyzowane, każdy ma dostęp do informacji. Teraz już trwa era wiedzy i teraz przewagę ma ten, który ma właśnie dostęp do wiedzy, do prawdziwego jakiegoś insightu, do know-how i nadchodzi era mądrości. I narzędzia internetowe zatrzymały się na etapie ery wiedzy, ery, przepraszam, informacji, dają nam dostęp do informacji, nie pomagają nam zdobyć jeszcze wiedzy. I my tworzymy w końcu narzędzie, które przeprowadzi nas przez erę wiedzy do ery. Mądrości. I jesteśmy pierwszą tego typu platformą na świecie, która w pełni spełnia ten, ten paradygmat. Rozumiem. Myślę, że na temat platformy to opowiemy więcej w następnych filmach. Bardzo dziękuję Ci za wywiad. Bardzo wyczerpujące odpowiedzi, które, tak jakby, przeskakiwały przez moje pytania, które mam w głowie. Chciałeś coś powiedzieć jeszcze? I uspały połowy odbiorców. No zobaczymy. Jeżeli jesteście zaciekawieni, drodzy widzowie, co to jest za projekt i czym dokładnie będziemy się zajmować, chociaż tu wydaje mi się, że Piotr już to bardzo dokładnie omówił, to zostawcie komentarz pod tym filmem. W miarę możliwości będziemy chcieli odpowiadać na te pytania, bądź zrobimy taki film Q&A, gdzie pozbieramy listę pytań. Spotkam się z Piotrem ponownie i będziemy na te pytania odpowiadać. Dziękuję Ci Piotrze serdecznie za Twoją obecność i za Twój czas. Ja jeszcze serdecznie zapraszam, żeby zapisać się na biuletyn na instytutkryptografii.pl Podamy też ten link w opisie. Na biuletyn będziemy wysyłali informacje o tym, co robimy i w tym projekcie, i w pozostałych w naszej firmie, jak również strona ccfound.com w zakładce rejestracji na razie nie można się zarejestrować w portalu i też ten wygląd zupełnie się zmieni w momencie, kiedy to nagrywamy. On będzie bardziej przypominał taki nowoczesny wygląd Facebookowy, czy jak, tak jak wygląda Quora, ale jednocześnie spełniając te nasze założenia. Ale już tam możecie dołączyć do takiej Early Bird List, czyli listy rannych ptaszków, które jako pierwsze dostaną powiadomienia o tym, co się dzieje, również o tokenizacji, którą przeprowadzamy. No bo tak jak mówię, to będzie bardzo korzystna też oferta, te tokeny z góry zaprojektowaliśmy tak, żeby rosły na wartości, plus jeszcze do tego zwróciły się z tak zwanych token, czyli jakby tak zwanych użytków czy prowizji od wszystkich zysków z transakcji, które będą odbywały się na platformie. Więc serdecznie zapraszam, żeby tam się właśnie zapisać na biuletyn, jako pierwszy będziesz otrzymywać informacje o postępach w projekcie. Dziękuję serdecznie, będę się też odnosić do komentarzy, będę zaglądał tutaj, także pytajcie proszę pod filmem, jestem, jestem do dyspozycji. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo i widzimy się, w, a raczej słyszymy w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć. Cześć.